Wszyscy jesteśmy spragnieni magii, dlatego każdy potrzebuje swojego jednorożca. Albo przynajmniej dekoracji w stylu jednorożca. Zaczniemy od tego, do czego możesz wykorzystać drewniany koszyk. Pomaluj go namiętowo. Kiedy farba wyschnie, weź szablon i arkusz papieru samoprzylepnego. Przyklej szablon do papieru. Wytnij jednorożca. Przyklej go do pudełka w ten sposób. Pokryj sylwetkę klejem uniwersalnym. Posyp ją brokatem. Kiedy klej wyschnie, usuń szablon. Teraz zrób złoty napis cienkim pędzelkiem. Teraz weź kawałek złotego papieru piankowego. Wytnij z niego gwiazdki. Przyklej je do końców długich wykałaczek. Włóż słodycze do koszyka i udekoruj go gwiazdkami. Jak możesz być na diecie, kiedy masz taki piękny koszyk z łakociami? A może słodycze jednorożca nie mają kalorii? Przezroczysty parasol jest stylowy, ale prawdziwy fan jednorożców potrzebuje czegoś bardziej specjalnego. Zobaczmy, co możemy zrobić. Weź kawałek kolorowego papieru piankowego. Wytnij dwa trójkąty jako uszy. Teraz kolejny trójkąt. Złóż go w stożek. Sklej go. I owiń go złotym warkoczem w spirale. Wytnij czarne rzęsy. Przyozdób parasol. Uszy na górze i róg. Umieść rzęsy na środku. Teraz weź konfetti w kształcie gwiazdek i przyklej je gorącym klejem do środka parasolki. O wiele lepiej! Kiedy ma zacząć padać? Ten piękny parasol uchroni moje słoneczne samopoczucie bez względu na wszystko. Teraz przekształćmy drewniany wieszak. Przemaluj go. Zrób trzy różnokolorowe wieszaki. Przyozdób je słodkimi naklejkami i błyskotkami. Im słodsza dekoracja, tym lepiej. Przyozdób każdy wieszak pasującą do niego kokardą. Gotowe! Trochę magii w szafie i zrobione! Do kolejnego pomysłu będziesz potrzebować talerza. Przyklej do niego różową, puszystą grzywkę. Wytnij uszy z kawałka kolorowego papieru piankowego i przyczep je obok grzywki. Przyozdób różami. Teraz wytnij niebieski trójkąt z błyszczącego papieru piankowego i uformuj stożek. Sklej go. Wypchaj go syntetyczną watą. Okręć stożek złotym sznurkiem w spirale. Przyklej go do środka talerza. Narysuj na nim oczy z rzęsami niezmywalnym markerem. Jakie śliczne naczynie na biżuterię. Załóż pierścionki na rogu. I połóż inną biżuterię na talerzyku. Pięknie i użytecznie. Do tego pomysłu będzie Ci potrzebny jednorazowy talerz. Narysuj na jego środku zygzak niezmywalnym markerem. Wytnij wzdłuż linii. Teraz weź cały taki talerz i przyklej przeciętą połowę do niego w taki sposób. Narysuj grzywkę, uszy i oczy na przecięciu. Przyozdób jednorożca jaskrawymi kolorami. Zrób dziurki po każdej stronie dziurkaczem. Przełóż przez dziurki wstążkę i przymocuj ją. Ta mini kieszonka jest taka wygodna, że pewnie zrobisz więcej niż tylko jedną. Tyle w sobie mieszczą. Kto by pomyślał, że jednorożce lubią porządek? Do tego pomysłu będziesz potrzebować arkuszy różnokolorowego papieru piankowego. Wytnij takie części. Sklej je. Zrób koperty. Wytnij trójkąt z różowego papieru piankowego. Zroluj go i sklej. Wypełnij tubkę watą. Zamknij dziurę. Owiń stożek błyszczącą wstążką w spirale. Teraz weź paski tiulu i plastikowe koło a la hula hop. Przyklej paski do koła gorącym klejem. Owiń tubkę kawałkiem materiału i przyklej go tak, aby wstążka była ruchoma. Weź kolorowy tiul i przyklej go w przerwach pomiędzy białymi wstążkami. Teraz weź żółtą wstążkę i przewiąż ją wokół koła w taki sposób.
przyklej między nimi róg i uszy po bokach. Przywiąż sznurek do koła w kilku miejscach, żeby można było je powiesić. Przywiąż sznurek do koła w kilku miejscach, żeby można było je powiesić. Powieś baldachim. Marzenia stają się rzeczywistością. To może być miejsce na czytanie i rozrywkę. Albo zaproś przyjaciół, żeby usiedli w środku, wspólnie marząc o magii. Teraz pokażemy Ci, jak ulepszyć torebkę na prezenty. Zrób kilka szablonów z papieru. Uszy, róg i rzęsy. Przenieś szablony na kawałek błyszczącego papieru piankowego i wytnij je. Zacznij dekorować torebkę. Połóż róg i uszy na górze. Teraz rzęsy i trochę gwiazdek. Przyklej dekorację. Wisienka na torcie to kwiatowa korona. Poczekaj, aż klej wyschnie i wypełnij torebkę prezentami. Jest taka magiczna! Nie chciałabyś takiej torebki na prezenty? Do kolejnego pomysłu będzie Ci potrzebny arkusz białej tektury. Narysuj na nim ramkę. Wytnij ją. Pomaluj ją na żółto. Weź sznurek. Przyklej z tyłu kilka kawałków w taki sposób. Teraz weź motkę kolorowej włóczki. Zawiąż małe kawałki sznurka wokół ramki. Przyklej pompony do końcówek grzywki. Przyozdób górną część ramki słodkimi naklejkami. Przymocuj zdjęcia klamerkami. I zawieś ramkę w widocznym miejscu. Niech przypomina Ci o cieplejszych dniach. Białe kapcie są takie nudne. Wytnij mały kawałek złotej wstążki. Przypal końce zapalniczką. Złóż wstążkę na pół i włóż w środek szpilkę. Narysuj trójkąt na tasiemce. Zszyj wzdłuż linii trójkąta. Wyjmij szpilkę i wytnij trójkąt. Przewróć go na drugą stronę. Wypchaj go watą. Zamknij dziurę na dole. Owiń go złotym sznurkiem. Zrób drugi róg i przyozdób go. Weź trochę puchu. Włóż go w rogi i przyszyj do kapci. Zrób oczy z kolorowej cekinowej wstążki. Przyklej je. Są takie śliczne! Gdyby tylko wszystkie hotele na świecie miały takie kapcie! Weź kolejny kawałek błyszczącego papieru piankowego. Narysuj rzęsy z tyłu czarnego arkusza w taki sposób. Wytnij je według narysowanych linii. Narysuj gwiazdki na różowym papierze piankowym. Wytnij je. Przyklej kawałek dwustronnej taśmy klejącej z tyłu każdej części. Wybierz dobre miejsce na ścianie i przyklej swoje arcydzieło. Ta dekoracja to marzenie fanów jednorożców. Możesz zrobić tyle cudownych selfie na tym tle. Pokażemy Ci teraz, jak przekształcić kartonowe pudełko z szerokimi bokami. Włóż arkusz błyszczącego różowego papieru piankowego na dno pudełka i pomaluj ściany złotą farbą. Teraz weź szablon jednorożca. Odrysuj jednorożca od szablonu z tyłu nowego arkusza papieru piankowego. Wytnij go. Sklej tekturową i kolorową część. Zrób nacięcie w dolnej części pudełka. Włóż do środka jednorożca. Zrób dziurki po bokach dłutem. Zrób dziurki dookoła całości w takich samych odstępach od siebie. Teraz weź sznur lampek, schowaj kabel pod spodem i przełóż światełka przez dziurki. To jak świąteczne lampki, tylko lepsze. Dodaj więcej gwiazdek. I baw się! Teraz weź drewniany patyczek. Pomaluj go namiętowo. Teraz weź prostokątny kawałek tektury. Przyklej go do nazwy pokoju. Wytnij go tak, żeby z jednej strony była strzałka. Zrób takie znaki ze strzałkami dla wszystkich pomieszczeń w Twoim domu. Przyklej je do patyczka. Dodaj trochę dekoracji z jednorożcami. Teraz dodaj dekoracyjne wiaderko i kolorowe sole do kąpieli. Wsyp na dno sól i włóż do środka znak. Przepraszam, którędy do kuchni? Gdzie przechowujecie przekąski? Podobały Ci się pomysły na jednorożce? Które najpierw wypróbujesz sam w domu? Daj nam znać w komentarzach. Subskrybuj nasz kanał, daj lajka temu filmikowi, kliknij ikonę dzwonka i podziel się tym filmikiem z przyjaciółmi.